Ja ćwiczę codziennie. Ja ćwiczę codziennie do... Mówiłam przed chwilą, namawiam do tego wszystkich. Nie jestem taką sportsmenką, która się musi pocić i spalać kalorie i tak dalej. W ogóle mnie to nie interesuje, ja się nie lubię męczyć. Kompletnie. Więc jakieś bieganie, wysiłkowe rzeczy, sale fitness mnie kompletnie nie interesują, bo się nie lubię męczyć. Ale ćwiczę codziennie jogę w domu, ewentualnie jakieś ćwiczenia, które są dla mnie akurat rozciągające, dobre. I namawiam do tego wszystkich, dlatego że moim studentom ostatnio mówiłam w Akademii Teatralnej, której uczę, że muszą ćwiczyć, co kto lubi, czy to są wysiłkowe rzeczy, czy niewysiłkowe, relaksacyjne, muszą ćwiczyć, bo dbałość o zdrowie, bo to jest kwestia zdrowia naszego, musimy się po prostu dobrze czuć. A ja po prostu właśnie lubię ćwiczyć, gdzie mnie po pierwsze nikt do niczego nie przymusza, nie leje się pod ze mnie. No, oczywiście zdarza mi się, że chodzę na jogę, na jakieś takie zajęcia grupowe czasami, bo ja to też lubię, ale najchętniej ćwiczę w domu, bo też wtedy mam tylko czas. Idę o 6 z psem, potem rozmawiam z moim mężem jeszcze przed 7, bo on idzie na 7 do pracy, a potem godzinę ćwiczę, tak jak dzisiaj. No dzisiaj nie godzinę, dzisiaj pół godziny. Ale raczej staram się codziennie, żeby chociaż pół godziny. Czuję się dobrze, nawet czasami bardzo dobrze. To bywa różnie oczywiście, ale na pewno ćwiczenie i dbałość o ciało i o zdrowie mi bardzo pomaga. To jeszcze zapytam o zawodowe sprawy. Czy coś nowego się szykuje? Jezus, bardzo dużo rzeczy nowych, o których nie mogę mówić oczywiście, ale na razie. Ale bardzo dużo rzeczy zrobiłam. Zrobiłam 3 filmy i 2 seriale w międzyczasie. Jestem przed kolejnymi projektami, więc gram cały czas w teatrze. Więc bardzo się cieszę, że tak się dzieje.